Znasz łaska niemiecka. Zamawiając kawę na północy Hiszpanii, warto być uprzejmym. Właściciel kawiarni w miejscowości Jensa w Katalonii zróżnicował ceny czarnego napoju w zależności od tego, w jaki sposób klient dokona zamówienia. Smakosz kawy, który zwróci się do kelnera lakonicznym un café, czyli kawa, zapłaci za nią 5 euro. Nieco bardziej uprzejme zamówienie un café por favor, proszę o kawę, sprawi, że kawa będzie kosztowała tylko 3 euro. Natomiast tylko euro i 30 eurocentów zapłaci za filiżankę napoju ten klient, który zamówi go słowami Buenos dias, un café, por favor. Właściciel kawiarni mówi, że pomysł podsunął jej jeden z gości, który podobne rozwiązanie widział w Paryżu. Przyznaje, że złości się, kiedy klient wchodząc do jej lokalu nie powie nawet dzień dobry. W północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowej zachmurzenie duże i miejscami słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, jedynie na południowym wschodzie od 22 do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. A na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Buenos dias, por favor. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych o problemach zdrowotnych, szkolnych i opiekuńczych u dzieci matek zażywających alkohol w ciąży. Temat ten podejmiemy z doktorem Krzysztofem Niszczem, psychiatrą. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o godzinie 21.30 gościć będziemy ojca Artura Kołodziejczyka, jezuitę, i panią Katarzynę Wyczyńską z Duszpasterstwa Akademickiego Arka w Bydgoszczy. Temat tego spotkania: wyobraźnia miłosierdzia w obronie życia. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Arsenał w Kielcach. Polski przemysł obronny prezentuje się na międzynarodowych targach. Czym dysponuje nasza armia oraz o naszych możliwościach eksportowych, czytam w naszym dzienniku. Polonia ma głos. W Senacie zawiązała się Rada do Spraw Polonii. Kto wchodzi w jej skład, jakie są jej zadania? Szczegóły w naszym dzienniku. Ustawa w jeden dzień. Problemy z afrykańskim pomorem świń. Dowiedz się, jakie rozwiązanie tej trudnej sytuacji proponuje rząd. Ciężki los Sybiraków. Przeszli gehennę na zsyłce, a teraz nie mają środków do życia. Czy doczekają się odszkodowań za doznane krzywdy? Prace nad odpowiednią ustawą ciągną się w ślimaczym tempie. Czytam w naszym dzienniku. Fatimskie przesłanie miłosierdzia. Do czego nas zobowiązuje? Pisze w naszym dzienniku ksiądz dr Krzysztof Czapla. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wszyscy, którzy pragną być ewangelicznymi siewcami, którzy kochają świętego Jana Pawła II. Już jest po Światowych Dniach Młodzieży, po wielu wydarzeniach. Powracamy do sprawy bractwa świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do tego bractwa. Może do niego należeć każdy, kto stara się być dobrym, praktykującym katolikiem i Polakiem oraz naśladować świętego Jana Pawła II w jego totus tuus. Następnie otrzyma referencję na piśmie od swego duszpasterza i podejmie według możliwości zadania członka bractwa. A więc pierwsze, modlitwę, 1/10 różańca przynajmniej codziennie, w intencji Kościoła, Ojczyzny, o pokój w Ojczyźnie, w świecie i w intencji ewangelizacji Polski i świata oraz za członków bractwa świętego Jana Pawła II. Drugie, będzie zgłębiał nauczanie świętego Jana Pawła II, w tym według możliwości będzie starał się brać udział w wydarzeniach w związku ze świętym Janem Pawłem II proponowanych przez bractwo. Trzecie, będzie tworzył domową biblioteczkę świętego Jana Pawła II. Chodzi tu o książki, muzykę, filmy i tak dalej, o dzieła świętego Jana Pawła II, a więc dokumenty, które wydał jako papież. Czwarte zadanie to rozpowszechnianie nauczania świętego Jana Pawła II i wiedzę o nim. Piąte, tu sekcja młodzieżowa,
inaczej JP2 Nowe Pokolenie. Dla sekcji młodzieżowej szczególne zadanie poznawanie świętego Jana Pawła II, jego życia oraz najlepszych Polaków i świętych jako wzorów do naśladowania. Szóste zadanie to współpracowanie z sanktuarium świętego Jana Pawła II, wspieranie modlitwą, według możliwości także materialnie przez wolontariat i tu animację pielgrzymów i strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II. Siódme, każdy z członków żywych i zmarłych bractwa ma udział w modlitwach w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Toruniu. W każdy wtorek w mszach świętych o godzinie 7 rano i o 18 i nowennach o 7.30 i o 17.30 do świętego Jana Pawła II. Osiem, członkowie bractwa świętego Jana Pawła II mają specjalne stroje. Podczas dyżurów w sanktuarium, animacji pielgrzymów, strzeżenia bractwo relikwii świętego Jana Pawła II w Toruniu i podczas uroczystości w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Dziewiąte, członkowie bractwa mają specjalne odznaki. Dziesiąte, do bractwa przyjmuje kolegium ojców redemptorystów posługujących w Radium Maryja i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Opiekunem, zwierzchnikiem jest ojciec redemptorysta wybrany przez kolegium ojców, jak w punkcie poprzednim. Sekretarzem siostra franciszkanka rodziny Marii posługująca w sanktuarium. By zostać członkiem bractwa, należy też wypełnić specjalną deklarację i przesłać na adres e-mailowy bractwo@radiomaria.pl. bractwo@radiomaria.pl. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do bractwa. Pierwsze uroczyste przyjęcie do bractwa będzie w dniu odpustów w naszym sanktuarium, w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II w sobotę 22 października bieżącego roku o godzinie 12. Zapraszamy serdecznie, prosimy o zainteresowanie się tą sprawą, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji i kwestionariusz dla kandydatów do bractwa na portalu Radia Maryja, zakładka Sanktuarium. Oczywiście będziemy w dalszym ciągu Państwa informować. Proszę zaglądać na portal i zakładka Sanktuarium. Tam znajdziecie Państwo bractwo. Bóg zapłać. I mamy już 15 minut po godzinie 13. W Radiu Maryja zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się. Radio Koncito. Spytają dzieci, kiedyś na raz, kto ukradł im najlepszy czas.